Pierwszy list do Koryntian, rozdział pierwszy. Paweł z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości, wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego. Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska Wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Bogu mojemu dziękuję wciąż za Was, za łaskę daną Wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie bo świadectwo chrystusowe utrwaliło się w was nie doznajecie tedy braku żadnej łaski oczekując objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa on też będzie umacniał was aż do końca abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa wierny jest bóg który powołał was do współuczestnictwa z synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Przeto upominam Was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie, i by nie było wśród Was rozłamów, abyście byli jednego ducha i jednej myśli. DONIESIONO mi bowiem o Was, bracia moi, przez ludzi chloe, że zdarzają się między Wami w spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi. Ja jestem od Pawła, a ja od Apollosa, ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czy w imię Pawła, zostaliście ochrzczeni? Dziękuję Bogu, że prócz Chrystusa i Gajusa nikogo z was nie ochrzciłem. Nikt przeto nie może powiedzieć, że w imię moje został ochrzczony. Zresztą prawda, ochrzciłem dom Stefanasa. Poza tym nie wiem, czy ochrzciłem jeszcze kogoś. Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię. I to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie. Mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Napisane jest bowiem: wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę. Gdzie jest mędrzec? Gdzie jest uczony? Gdzie badacz tego świata? Czyż nie uczynił Bóg mądrości świata głupstwem? Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia, słowa zbawiać wierzących. Tak więc gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla Pogan, dla tych zaś, którzy są powołani tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Według oceny ludzkiej niewielu tam mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach tego świata, aby zawstydzić mędrców. Wybrał, co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nieszlachetnie urodzone według świata oraz wzgardzone, i to, co w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez niego bowiem jesteście w Chrystusie, Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem. Aby, jak to jest napisane, w panu się chlubił ten, kto się chlubi.